Dobry wieczór. Już teraz chyba możemy śmiało powiedzieć dobry wieczór. Trochę mnie ten film, który tu się wydarzył w części męskiej, ja sobie podzieliłem dzisiejsze występy na część damską i część męską, trochę mnie wybił. A to dlatego, że zdałem sobie sprawę, że Śródka ma flagę, której dziecko nie jest w stanie narysować. I troszkę mnie to zmartwiło, bo Śródka ma flagę i ma herb, ale za chwilę pomyślałem, że spróbuję z tego smutnego stanu przejść w stan wesoły, bo ten facet ma fetysz flag, a ja mam coś, co też fajnie, mam nadzieję, nawiążę do dzisiejszego tematu, czyli do miast, do zmiany i tak dalej, bo ja mam absolutny fetysz znaków drogowych. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek zwrócili uwagę na znak drogowy. Otóż ostatnio uzmysłowiłem sobie w Warszawie, kiedy siedzieliśmy z Moniką, wpadliśmy na taki pomysł, że będziemy w Warszawie sprzedawać bagietki na ulicy wietnamskie. To zdałem sobie sprawę, że Warszawa już dzisiaj ma znaki drogowe, które bardzo mi odpowiadają. To znaczy, to są znaki drogowe, które przede wszystkim stoją w pionie, czyli mają prawdopodobnie poziomicę albo, jak to mawiają majstry, szczególnie z Wildy, wagę. I te znaki drogowe mają odpowiednią średnicę. To znaczy nie mają takiej średnicy jak poznański znak drogowy. Poznański zakaz wjazdu ma 80 cm, tylko one są bardziej już na taką modłę czeską. To są 40-50-centymetrowe znaki. I to bardzo fajnie działa, jeśli idzie o postrzeganie miasta. Jeśli spojrzymy na przykład często na polską ulicę, to widzimy las znaków drogowych o wielkiej średnicy, i te znaki drogowe przysłaniają wszystko. Pół biedy, jeśli przysłaniają brzydkie kasetony i brzydkie znaki, które za chwilę nam wildzianie oczyszczą, ale jest gorzej, jeśli przysłaniają bardzo fajną architekturę. Więc to tyle wstępu, który teraz sobie zaimprowizowałem. A przed tym, jak wymyśliłem, że będę improwizował, to wymyśliłem sobie wstęp, który będzie właściwy dla faceta, który zajmuje się kawą. Jest kawiarniorzem, niekoniecznie kolejorzem, i że zacznę o kawie. Kawa jest zawsze dobra na początek, bo może pobudzić, a i też dobrze nas wprowadzi w to miejsce, z którego my przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy z kawiarni. Wie pan może, dlaczego w tak wielu kawiarniach nie potrafią zrobić dobrego espresso? To przyszła kiedyś taka pani do nas, lat 70, myślę, dosyć fajnie ubrana, wesoła, energiczna. I ona przyszła, zapytała, czy zrobię jej espresso. Oczywiście odpowiedziałem, że tak. To ona mówi, to proszę się nie spieszyć. Ja wiem, że to trwa około 30 sekund. Ja sobie pójdę, zapalę papierosa. Kiedy ona paliła tego papierosa, ja sobie synchronizowałem ten cały proces. Ona tak dosyć fajnie sobie jeszcze dreptała na tym naszym ganku śródeckim. Wróciła, wypiła to espresso i mówi, rany, jakie dobre. Jak bardzo dobre jest to espresso, jak ja panu bardzo dziękuję, jak cudownie. No i co, wiecie, dlaczego w tak wielu kawiarniach nie potrafią zrobić dobrego espresso? Ja zapytałem panią, ano, bo mają je zwyczajnie w dupie. I troszkę pójdę w tym kierunku podczas tutaj moich paru słów, że to, co się dzieje u nas, to, co się dzieje na Wildzie, na Jeżycach, to, co się dzieje w Poznaniu, bo ulepszamy Poznań, i to, że tak naprawdę jesteście też wy tutaj, jesteśmy my, to jest niesamowite, bo mam wrażenie, że spotykają się ludzie, którzy nie mają w dupie. Ale wracając na Śródkę, byliśmy przy kawie, mogę też opowiedzieć o pączkach. Pączki to jest słynny produkt śródecki. Znana jest cukiernia, która istniała do 2013 roku. I w tym ostatnim czasie już panowie Kaziu i Zygmunt robili wyłącznie pączki. Oni z powodu już totalnego zmęczenia i na emeryturę przejścia postanowili, że tej działalności zaprzestaną.
nas namówiono na przejęcie lokalu po dawnej cukierni, z czym walczyliśmy około 3 miesięcy, bo już byliśmy bardzo zmęczeni drugim lokalem starszym, który prowadzimy, czyli La Ruiną. No ale kiedy pojawiła się koncepcja, że w cukierni ma powstać Żabka, to nie wahaliśmy się w zasadzie chyba nawet jednej doby, tylko była od razu decyzja, że coś zrobimy. Weźmiemy ten lokal, coś zrobimy. A pączki, które pojawiają się u nas raz do roku i pojawiają się wyłącznie w lutym, to oczywiście hołd dla pączków śródeckich, chociaż my je robimy trochę oczywiście na swoją modłę, my je robimy z takim espresso w środku. Czyli wracamy do kawy, znów jesteśmy w pączkach. Proszę sobie wyobrazić taką kolejkę, która stoi na tej śródce, jest kilkadziesiąt osób i stoi po te pączki. W kuchni Monika goni pączki, które się już ciągle kończą, jest mniej więcej na pączku 400. My już na tym etapie nie rozmawiamy ze sobą i mam nigdy więcej ją nie namawiać na pączki i nigdy więcej mam nie pisać, że są te pączki, nawet jeśli je zrobi. I są ludzie w tej kolejce, którzy nie są, oni stoją, oni czekają, oni wiedzą, że gdzieś tam za chwilę się te pączki pojawią. To nic, że te pączki, które wjadą, to biorą tylko pierwsze 3 osoby z kolejki. To jakoś tam sobie trwa. Ale na to przyjeżdża Agatka, nasza stała klientka od zawsze, pani mecenas, i podchodzi i mówi tak: bardzo państwa przepraszam, bo jadę na porodówkę, mam skurcze już w tej chwili co 4 minuty i ja bym tylko 3 pączki chciała. Bardzo proszę. I ona zabiera te pączki i później wysyła nam wiadomości, jak to te pączki, jeden zjadła przed porodem, drugi już po urodzeniu, a trzeci nad ranem sobie zjadła. No jak jesteśmy przy urodzinach, to możemy się cofnąć o 85 lat. Przyszedł kiedyś do nas przystarszy pan, który powiedział: ach, jak pięknie się dzieje na tej śródce, jak kolorowo, jak się zmienia, autentycznie zakręciła mu się łza w oczach i znów poprosił o espresso z automatu. To mnie bardzo urzekło, to był jeden jedyny raz, kiedy nie zdenerwowało mnie słowo espresso. Swoją drogą odsyłam was do zdjęcia bardzo starego, które udostępnia poznański Cyryl, o kawiarni, która zdaje się znajdowała na targach, gdzie widnieje wielki szyld espresso. O, pojawiło się si. Si jest od początku? To nie jest si, żebyście byli cicho, tylko to jest si jak śródka. Ten pan urodził się 85 lat wcześniej na drugim piętrze kamienicy Śródka 6, naprzeciwko La Ruiny. I on się 85 lat później pojawia i mówi, że jest pięknie, że się zmienia, że odżywa, że w tej kamienicy, która za tydzień będzie hotelem, a na której jeszcze, jak my rozpoczynaliśmy ruinę, był słynny napis patologia, to on się urodził. To, czy dobrze się stało, że napis patologia zamienił się w hotel, to jest inna para kaloszy i o tym nie będziemy gadać. Napis patologia był niezwykły. Ja zresztą też kiedyś pisałem we wspomnieniach z Jeżyc o napisie Na chuj się patrzysz, bo ja pracowałem kiedyś przy tym napisie przez 2 lata. Miałem swoje studio na Szamarzewskiego. Nigdy nie odważyłem się do tej bramy wejść. Więc szacun dziewczyny, bo ja takich jaj nie miałem. Ale możemy się cofnąć jeszcze 1000 lat i opowiem wam, że byli na śródce przez prawie przez 10 lat, ale od początku, jak my byliśmy od 2012 roku na śródce, to byli archeolodzy. I archeolodzy wykopali około 360 kościotrupów na śródce, z czego ostatnich 100 wykopano naprzeciwko La Ruiny, na takiej połoninie, która tam rośnie, a potem jeszcze 10 znaleźli w tym budynku, w którym był napis patologia. Jak ktoś oglądał różne filmy Spielberga, to może się niepokoić i myśmy w pewnym momencie też zaczęli się niepokoić,
A pan Pawlak, nomen omen, prowadzący badania archeologiczne, powiedział, że niewątpliwie na całej Śródce jest jeszcze co najmniej drugie tyle pochówków z XI wieku. Myśmy z archeologami bardzo dobrze żyli, donosiliśmy im kawę. Posprzeczaliśmy się w pewnym momencie o komary, których zrobiło się dużo. Ja stwierdziłem, że to na bank są jakieś komary, które oni uwolnili wraz z tymi pochówkami. To są XI-wieczne komary, a oni twierdzili, że to one lecą do naszych serników. Potem wymyśliliśmy, że najlepszym repelentem, i to wam zdradzę, jeśli nie wiecie, jest nie żaden off lub inny tam komarozol, tylko jest olejek waniliowy, a wręcz chyba wanilinowy, czyli taki olejek, jak dawniej się dawało do ciasta czy do sernika, żeby on był dobry. I my, ponieważ mamy świra na punkcie wanilii prawdziwej, takiej z Madagaskaru, to z bólem serca w pewnym momencie nabyliśmy hurtową ilość tych olejków i wszystkich klientów nimi obdarowywaliśmy, żeby ich nie gryzły komary. Kiedyś też zaproponowałem dziewczynie taki olejek, żeby ją te komary nie gryzły. Ona powiedziała, że absolutnie nie może się tym posmarować, bo zniknie jej efekt niewidzialnych rajstop. Ale żebyście nie myśleli, że jest tylko tak śmiesznie, to jest również, tu jest również poważnie i jest prosta historia, ale jest prosta historia o miłości. Poznaliśmy Elizę, a ją poznaliśmy dlatego, że niejaki Gaca, który tu występował, z tego co kojarzę, rok czy dwa lata temu, świr kawowy, powiedział Elizie, znanej blogerce polskiej o białym talerzu, że na Śródce jest dziewczyna, która piecze lepsze ciasta niż ona, a nie dość, to jeszcze udoskonala jej przepisy. I Eliza, jak to Eliza, jak to kobieta, postanowiła przyjechać sprawdzić, o co tu chodzi. Tak się poznaliśmy, tak się polubiliśmy. W sierpniu 2014 roku Eliza przyjechała zrobić sobie zdjęcie u nas pod Laruiną z malutką Melanią, którą urodziła sobie i Wojtkowi, którego poznała u nas w kawiarni. A poznała Wojtka tak, że my któregoś razu jedliśmy sobie jakąś tam kolację w Laruinie po zamknięciu, a Wojtek stwierdził nie wiadomo czemu, nie wiedząc w ogóle kim jest Eliza, że przyjedzie i przywiezie nam piwo, które wujek z Düsseldorfu mu przywiózł na rowerze. I on przyjechał, usiadł z nami, dał to piwo, my specjalnie nie jesteśmy piwowi, Eliza tym bardziej. No chwilę pogadaliśmy, on odjechał. A rano jak Eliza wstała, to zapytała, słuchajcie, a ten Wojtek, to on tak dziwnie mówił, o co chodzi? No mówimy, no bo zwronek jest. Aha. I tak jest mała Melania. Odwiedziliśmy ich teraz z bagietkami. O sąsiadach muszę powiedzieć, bo to wypada. Sąsiedzi na Śródce, jeśli zastanawiacie się, jak przyjęto dwoje intruzów, którzy przyjechali na Śródkę w 2011 roku, przyjęli nas dosyć ciepło. I nigdy nie mieliśmy z nimi kłopotu. Co prawda, musiałem obalić palę browarów w bramach i z paroma kumplami się poznać, ale to niesie za sobą takie dobre akcje, że na przykład, kiedy na Śródce pojawiła się kolejna kawiarnia, pojawiła się dwa budynki obok naszej, to któregoś razu chłopcy mnie zawołali i mówią tak, Janek, a powiedz, co to się tam na tym rogu otwarło? A ja mówię, no jak co, no kawiarnia, tam sobie młodzież otworzyła. To dobrze, mówię. Nie. Mamy ci to zamknąć? Inny sąsiad przyszedł, bo my też mieliśmy ogród, taki jak Wilda. I przyszedł, mówi, byłem sceptyczny co do tego waszego ogrodu, tamte palety, rzeczywiście trochę to bez sensu, ale już teraz wiem, o co chodzi w tych paletach. Bo jak wracałem o 4 nad ranem, to tam się dosyć mocno bzykali.
więc okrody służą. Ale jest też o dalszych sąsiadach. Przyszedł do nas kiedyś facet i mówi tak: dobre rano. Ja mówię: dobre. Prosim latte i twarohowy. No ja mówię: świetnie. Wiesz, że my jesteśmy autentycznie czechofilami tutaj. Zresztą kto nas tam zna dłużej, to wie, że w zeszłym roku Transatlantyk odwiedził nas i zrobiliśmy przegląd kina czeskiego. Więc mówię: miło, że jesteś Czechem. A my tu bardzo lubimy Czechów. Witaj. A on mówi: nie, nie jestem Czechem. Jestem Niemcem, ale mówię po czesku. Ale jest też o braku granic. Kiedyś przyszła dziewczyna i koniecznie chciała tam zjeść jeden z wypieków Moniki. Tam chyba chodziło o sernik z malinami i z migdałami. On się skończył. On się skończył minutę przed tym, jak ona weszła do Laruiny. I ona autentycznie była wściekła o to, że to ciasto się skończyło. I mówi, że nie, że co teraz? Stanęła, poprosiła o widelczyk, rozejrzała się. Poszła do faceta, który ten sernik jej porwał minutę temu i zapytała, czy może zjeść go z nim. Zjadła i zrzuciła się na kawałek. Ale jest też o kinie. I znowu, że się nie da. Słynne i legendarne kino Malta, które obecnie znajduje się na ulicy Rybaki pod nową nazwą, musiało w pewnym momencie się ze środki ewakuować. Ono ewakuowało się chwilę przed nami. I my wymyśliliśmy, jak już przegoniliśmy tą żabkę i wymyśliliśmy, że weźmiemy tą dawną cukiernię, nie wiedząc, co w środku zrobimy, to któregoś razu w zasadzie goście nam podpowiedzieli, żebyśmy zrobili kino. Tylu ludzi przychodziło pytać, że na Śródce musi wrócić kino, więc wymyśliliśmy, że na Śródce zrobimy kino. No i tak się udało. Mamy dzisiaj kino z 22 fotelami kinowymi, z małym ekranem. Na tylnej ścianie za fotelami jest piec chlebowy, ponad 100-letni. A nasza córeczka Helena, jak miała niespełna 2 lata, to powiedziała, jak pierwszy raz weszła do tego kina, mówi: tatuśku, niesamowite, zbudowałeś mi kino. I teraz proszę sobie na przykład wyobrazić taką sytuację kinową, że jest Śródka, późno, jest lekka mgła, są sodowe, pomarańczowe lampy i na tej Śródce, na małej ławeczce, siedzę sobie z kolegą Bartkiem. Bartek jest 2 razy większy ode mnie i ma długą talibańską brodę. I my czekamy na kuriera z Warszawy. A kurier z Warszawy wiezie nam towar od Hindusów. I on się spóźnia. On się spóźnia godzinę. Bartek nerwowo odpala te papierosy, bo to znowu coś tam. A my bez tego czegoś, co nam wiezie kurier, nie jesteśmy jutro na zajutrz w stanie wystartować z kuchnią. Więc jest bardzo nerwowo. I ten kurier w końcu przyjeżdża. Przyjeżdża, wyskakuje facet w takiej kurce flekowej, ma taki kaptur, więc cały czas pamiętamy o tej mgle, o tej białej furgonetce. Odsuwają się drzwi. I on mówi: macie jakiś wózek? Nie, nie mamy. No bo tego jest dużo. No damy radę. To są takie paczki po 40 kilo. Damy radę. Okej. Okay. On się z nami wita, ma mocny uścisk dłoni. To lubię. Strasznie nie lubię, jak ktoś się wita tak zwaną meduzą, jak to moja mama mówi. Nie wiem, czy ktoś to lubi, ale jest nadzwyczaj dużo ludzi, którzy witają się tak zwaną meduzą. To jeżeli mogę wystąpić publicznie i zaapelować o to, żeby się pozbyć meduzy u kogokolwiek, to... I on się z nami wita, przenosimy te paczki i on się tak w końcu pyta, mówi: słuchajcie, bo wiozę to całą drogę, się zastanawiam, co to jest. Ciężkie, zbite, w takich workach brązowych, w takich sztabkach. No co to kurwa jest? Mówi, że cukier palmowy. Co? Cukier palmowy. To potrzebujemy do kuchni tajskiej. Okej. Okay. Całą drogę od Warszawy byłem przekonany, że wiozę dla was haszysz. Tak więc nie ma granic, są niezbadane możliwości, nieograniczona wyobraźnia. I o niekończących możliwościach się mogę wam jeszcze powiedzieć tak, że po drodze potem dostaliśmy propozycję zamówienia maszyn do czekoladowych kebabów i żebyśmy skorzystali z opcji aroma marketingu, żeby na całej Śródce na przykład pachniało czekoladą albo kawą. Natomiast wszystko przebił facet, który przyjechał. Mi się wydawało, że skądś go znamy. Mówię: słuchaj, skąd ja cię mogę znać? On mówi, że nie wie.
Time's up. Dobrze, ale już jestem na 12 punkcie, a mam 13. I on mówi, że nie możemy się znać, ale on... A mówi, a może się możemy znać, bo ja robię maszyny. Projektuję, jestem projektantem maszyn takich skomplikowanych, przemysłowych. A ja mówię, okej, to co to są za maszyny? Ja, człowiek na bakier z jakąkolwiek fizyką, mechaniką i tak dalej. A mówi, kojarzysz takie blaszki są na końcu kiełbasek. Jak masz parówkę albo kiełbaskę śląską, to na końcu jest taka blaszka, co ten flaczek zawija. A ja mówię, no kojarzę. To ja projektuję maszyny, które zginają te blaszki. To są historie ludzi, których nie powtórzyłbym, albo to są historie, które nam się wydarzyły, których bym nie powtórzył, gdybyśmy nie uwierzyli, że się da. My otworzyliśmy z Moniką knajpę, która bardzo się cieszymy, że jest kojarzona z jakąś tam rewitalizacją śródki, chociaż absolutnie tak o sobie nie myślimy. Rykoszetem coś tam się pewnie wydarzyło. Na rewitalizacji śródki pracuje mnóstwo ludzi, głównie mieszkańców. Jest to, ja uważam, że głównie oddolnie działamy. Niech to będzie przykre, co powiem, albo optymistyczne, że oddolnie działa śródka. Natomiast może rzeczywiście Laruina działa głośno i może to jest taka nasza korzyść, że my mówimy głośno o śródce i przypomnieliśmy poznaniakom albo również gminom ościennym, że jest coś takiego jak śródka. Monika, chodź tu do mnie, bo myśmy mieli dzisiaj razem wystąpić z Moniką, ale uznaliśmy, że już przekroczymy ten czas totalnie. Chodź na chwilę do mnie. Kiedyś jeden facet napisał, że jest ruda z piegami i ma wypieki. To jest Monika i Monika miała ze mną występować, ale potem uznaliśmy, że będzie chyba prościej, jak ja wystąpię. Więc opowiedziałem wam tę historię dlatego, że da się. Że my otworzyliśmy knajpę na dzielnicy, na której było strach wysiąść z samochodu, w lokalu po sklepie monopolowym, w którym nic się nie dało. Jak my poszliśmy do sanepidu i Monika powiedziała, że chce piec ciasto, to pani Ewa powiedziała, że ha, 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 to jest niemożliwe. I kominiarz również powiedział, że jest niemożliwe, żeby zrobić knajpę w sklepie monopolowym. Sąsiedzi również wtedy powiedzieli, że nie zrobimy tam knajpy, bo ma wrócić sklep monopolowy, więc możemy zrobić sklep monopolowy. I wszystko było na nie. A różni nasi dzisiejsi goście, sąsiedzi ze Śródki twierdzili, że nie przetrwamy dłużej niż 2 lub 3 miesiące i że to jest jakiś kompletnie szalony pomysł. Trwamy, zdaje się, 3 rok i jest dobrze. Jest dużo ludzi i przychodzą i spędzają fajny czas. Daria powiedziała o elektrowni. Tak, te historie to jest elektrownia. To, że my dla was stworzyliśmy miejsce, żeby się spotkać, zrelaksować, to jest nasza energia, natomiast jest nieprawdopodobny zwrot, pewnie z jakąś nadwyżką tej energii w drugą stronę. Że wy przychodzicie, że wy opowiadacie fajne rzeczy, że jesteście mili, że zostajecie, że spędzacie czas. Więc pomyślcie o tym tak, że jeżeli my tu mówiliśmy o różnych aktywnościach i w jaki sposób było, również padło pytanie do Doroty o skąd ty znajdujesz czas i w ogóle energię i siłę, to właśnie w drugą stronę ludzie, ich satysfakcja daje tą energię w drugą stronę. Więc to są historie o tym, że jak się nie ma w dupie, to się marzenia spełniają.